Hej moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Challenge'u 100 dzieci. I włączyłam tak dziwnym na miejsce nagrywanie, bo Marysia ma urodziny i będziemy ją postarzać. Tak, tylko ona niech skorzysta najpierw. O, odrobiła lekcję, super. Poza tym ich poprzybrałam. No, więc postarzymy zaraz Marysię. I z rana, jeszcze przed ich szkołą, wyjedziemy na wakacje. Bo już się zaczęły wakacje normalnie. I no. Tak więc Marysia będzie miała aspirację u buziach i cechę... Gdzie ona tutaj jest? O, jest śmiała. Według mnie to było kiedyś zadufane, ale okej. I nie udało mi się z niej z kimś zaprzyjaźnić, więc... Może na urlopie się uda. Ona ma czarne włosy. Dobra, tak więc ja jej szybko zmienię wygląd, bo u wszystkich dałam im po jednym stroju, nie śpi jeszcze. W ogóle ich poprzebrałam. No właśnie, teraz w aktualizacji wyszło to, że by opryskiwać potwora czy coś, że potwory pod łóżkami doszły. No. O właśnie, i Marysia teraz będzie miała chwilę z Natalią pokój. Potem Natalia się przeniesie do pokoju Asi. No gdzie poszłaś od nowa spać? Zaraz pójdziesz spać. Tak. No więc szybciutko. Dobra, włosy. Włosy może te. Dobra, ja jej na razie dam tylko te rzeczy, które będą na wyjeździe. A później ją inaczej jeszcze przybieram. Jej może dam zielone, bo ona ma fiolet, ona róż. No i u niej by pasowało, żeby było wszystkie, nie poprzebierałam innych rzeczy. Serio. Dobra, to potem, to potem. I buty jeszcze inne. Gdzie one są? O, tutaj są. Nie ma zielonych. No to żółte. Oficjalne ojeny. Dobra, ja zaraz wrócę. Okej, tak więc jesteśmy z powrotem. Skończysz to iść skorzystać. I przejmij na własność. A Asia wypróbuje to coś. A chcę zobaczyć, jak to wygląda. No, poprosiłaś? O, idzie, no. Serio? Ona może tak, o? Może. Dobra, to każe jej opryska. A tu nie musi. A pod takimi? No nie wiem, poza pod takimi, skoro tutaj... No. Aha, szkoda, że nie możesz tak otulić czy coś. Fajnie by było. No, weź to. No. Czemu mi to ktoś pozbierał? Potem... Nie. Chciałam to naprawić. No, dawaj. Okej, jeszcze ten talerz. No. Świetnik.
Okej. Ty idziesz do misia. Wyczyść. Wyczyść i idź spać, żeby być wypoczętym. Serio, on też może? Możesz iść spać? Proszę bardzo. No. Tak więc widzimy się rano. Okej, jednak nie. Bo wow. Naprawdę wow. To jest naprawdę potwór. Porozmawiaj z potworem. Gdzie ty idziesz? Serio? No weź porozmawiaj z nim. Ja chcę zobaczyć, jak to wygląda. Strach przed potworem. Cóż to za straszne odgłosy? Czyżby coś mieszkało pod łóżkiem? Dobra, Marian. Aha, już zniknął. Dobra, nieważne. A nie, jednak nie jest. Jednak jest. Weź opryskaj potwora. No nie budź mamy. Chodź tu. Asia. Chodź tu. Maparu Fenosa One Yabanya. Sycophus. No, wyjmij go jeszcze. I weź prysznic, a on idzie dalej spać. No idź szybko prysznic wziąć i idź spać. Ale mi się wydaje, że ta aktualizacja była związana właśnie z najnowszymi akcesoriami, które wyjdą we wtorek. Co następna? Nie, już myślałam. Już myślałam, że następny potwór był, ale nie ma. Ale fajne, to właśnie takie coś wprowadzili. Tylko, że no. No jak mówię, to będzie z najnowszymi akcesoriami związane. Nie wiem, kiedy wy to będziecie oglądać. Ale prawdopodobnie już po premierze akcesoriów. Chyba. Tak, po premierze już. I w następnym odcinku będą już poprzerabiane pokoje najprawdopodobniej i tak dalej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, jest czwarta. Prawie. A Natalia już nie śpi, co tu w ogóle leży. Lody. Ty jeszcze śpisz, czy dosypiasz. Marian, naprawisz to jeszcze przed wyjazdem? Napraw. Ty sobie zjesz. Obojętnie co możesz tak wybrać. Ty potem też zjesz. Jak wstaniesz to, skorzystaj i zjedz. A ty możesz na górze skorzystać. Aha, ona też już wyspała. To tylko oni jeszcze śpią, no bo oni w nocy nie spali, można powiedzieć. Przez potwora z poduszka Asi. Właśnie, właśnie. Chwileczkę. Nie to, tylko to.
Dodajemy. Super. Teraz nie robimy spotkania, bo po co? Aha, bo on jest jeszcze w tym, a nastolatkowie górą. No zaraz i tak zacznie brakować nastolatków. Dobra, wstawajcie już. Bo o 6 wyruszamy. Czy no może nie dokładnie tak o 6. No, no byle przed 8. Chyba 8. Tak, przed 8. Jak on zje, to wtedy jedziemy. Serio? Serio? O, ona już jest przebrana w ten strój na wycieczkę. Nie sprzątaj. On jeszcze jest w piżamie, ale on je, więc jemu damy już, żeby się przebrał. Asia, ty to masz jako drugi chyba. Tak. Natalia tak samo. Mhm. A ty się po prostu przebierz codzienny. Nie, 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 nie. Weź urlop. Z naszą rodzinką całą. Czasem się z tymi, którymi mieszka. No to granitowy kaskad i innego wyboru nie mamy, tak? Tylko teraz tak. To na pewno nie. Też nie. Tu są dwie sypialnie. Ale tu są trzy łóżka. No to chyba to musimy wziąć niestety. Znaczy no niestety, niestety, no ale... Ja chciałam na 3 dni. Wiem, że miałam zbierać na dom, no ale... To są wakacje. Jak przyjedziemy z wakacji, to zbieramy. No i na wakacjach też może kogo innego pozna. Niż tylko z Wierzbowej Zatoczki, albo z Oazy Zdrój. Albo z Wildenburga. Jeszcze za rachunki muszę zapłacić. Dobra, szybko opłać te rachunki. No tak więc tu sypialnię będzie miała Ania. I teraz góra. To podwójne łóżko będzie miał Marian. Chociaż w sumie to jest czerwone, to jest niebieskie, dobra. Przejmij na własność to. Ania będzie miała pokój tutaj. I teraz tak. Natalia. Marysia, no i... Asia by miała takie brzydkie. Nie, to będzie Asi. To Natalii. A Marysi tutaj. Chyba, że z mamą będzie spała, bo jest najmłodsza. No, z mamą będzie spała. Proste. Ups. A, jeszcze tak automatyczne przełączanie wszędzie. Aha, ty już gotujesz, tak? Super. A ja się rozglądam, czy tu nie ma kogoś? Tu ktoś jest? O. A, Adrian. Zaraz, czy to? O. To jest jej ojciec chyba, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie. No, czyli dobrze myślałam, że od Marysi? Tak. No.
Obejmij. Powiedz, że idziesz na spacer. A tu ojca spotkasz. Witajcie, przyjaciele. Super. My też mamy Asię w domu, wiesz? Super, dzięki. Ale nie potrzebuję pomocy. Dobra. Weźcie sobie może... O, właśnie, można zmieniać gry przecież. To weźcie, zagrajcie w nie obyć lamy. No zmień tą grę. Okej. I co, zmieniłeś już tą grę? Bo nie widzę. O, jest, super. I teraz graj z... Ania, Asia, Natalia. No co jest? No. Dobra, to wróć do domu, co? No, Ania. Podpal? Serio? Ćwicz. Daj ćwicz. O, dołączyła się do niej. Graj. Jakie oglądaj? Czemu? Co, w to może tylko trzy osoby grać? No to ty idź na... Hello. No. Idź na wycieczkę. A ty popatrz w chmury, ale tutaj. No. Możesz z nimi grać, czy nie? No, może. To ja nie wiem, czemu on nie mógł. O, teraz może. Dobra, dawaj. Jutro pójdziecie na wycieczkę. A ona czemu już nie gra? Graj. No. Wow. Jednak się wywróciło. I Natalia sobie poszła. Dobra, to Natalia, ty idź. Co robisz? O, tak. To chciałam ci dać. Jeszcze przed chwilą dostałaś punkt tego. Już masz trzeci przecież. No właśnie. Znowu on. No, naprawiło się. Dobra, weź może iść na wycieczkę. I ty też. Na wycieczkę. Ciekawe, czy pójdą tą samą ścieżką. Czemu ona nie jest z tym? Na razie idę tym samym szlakiem. To wygląda jakby jedna drugą śledziła. Jeszcze! I chwila. To jest jej ojciec. To
A to śmiesznie wygląda. Ale serio, to tak śmiesznie wygląda. Gdzie spać? Nie ma spania. I korzystać. chwila, gdzie jest nasz domek? Tu jest ten. Nasz będzie... O, tu jest nasz domek, tak? Tak. Dobra, to już skończ. A ty możesz łapać owady? Możesz, ale super. No, łap owady. Aj, ukąsiła cię, tak? Aj. Sorki. Dobra, wróć. Nie ma spania. Idź. Nie wiem. Nie, na wycieczkę, nie. Nie, nie, nie. Ale to też możesz? Nie może opryskiwać chyba. Patrz w chmury. Ty jeszcze się szwendaj. A ty wracaj. Bo ty potrzebujesz do toalety. Co, ona też już wraca? Ona też już wróciła, dobra. Skorzystaj. Tak, czeka w kolejce, to idź czekać. No to chwila, tu jest... Wstawaj. Jedna łazienka. Aha, są trzy, no faktycznie. Tej w sumie nie zauważyłam, nie wiem czemu. Ty to idź prędzej, prysznic wziąć, a nie. Dobra. I... Nie, 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 nie. Dobra, niech już będzie. Podejściu. I wyłącz to. I to. O, piąty poziom kreatywności. Weź usiądź. Albo nie, idź dołącz do gry. I ty też. Gdzie ty w ogóle jesteś? Tutaj. Wstawaj, idź grać. Już myślałam, że ten rzemieślnik mi pójdzie. Chwila. Ona jest w jego klubie. Serio. Nie ma spania. Idź dołącz do gry. A ty nie możesz już? Czemu? A nie, ona gra, dobra. No, nie, 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 nie sprzątaj. No to znów już to. Znów to już. No. No. No i zjedz właśnie. Miałam nadzieję, że ona tu kogoś nowego pozna, to sami starzy znajomi. Tu ktoś jest w ogóle teraz? Tu jest, ale dziewczyna. O, tam ktoś jest. To jest Adrian. Dobra, flirciarskie może nie, no bo on tu stoi. Oni są identycznie ubrani. To przyjazne poznanie. Co ona miała takie zainspirowane? Nie wiem, nieważne.
Dobra, to teraz już możesz iść spać. Ty też. Ty też. No gdzie mi tutaj śpisz? Michał Serducho, super. A ty idź... tu. Okej? Okay? Jasne, teraz słyszę, że Bogusław przyszedł, super. Dobra, pochwal strój. Plotkuj. Zapytaj o zawód. No już, koniec grania. Idźcie spać. O, jak kulturysta kolejny. Dobra, ona jeszcze kładzie. Ona też. Ona się położyła. Aha. Dobra, obejmij. Ale po nagraniu też tu chyba jeden dzień spędzasz, by właśnie z nim się zaprzyjaźnić. Popraw humor. Teraz to tylko trochę, żeby się zaprzyjaźnili. Bo i tak już odcinek chyba kończę. Teraz będzie krótszy, ale następny odcinek będzie już normalny. Jeszcze go poznaj. Samotnik. Super. Miłośnik muzyki. I zapaleniec. No, tylko to. Tylko ten samotnik. No, tak to jest okej. A tak to. O, ser... No przecież przed chwilą widziałam Michała Serducho. To jest chyba ten, którego my przybieraliśmy, mi się wydaje. Dobra, idę do kwatery. Że oni się tam w tym lesie nie gubią. Dobra, i że jesteś zmęczony, to idź tylko szybko skorzystać, czy nie tu. Tu. Idź spać. Okej. No. Idź spać, bo już jest 23. No, no, no. Idź spać. No. Tak więc ja już na dzisiaj skończę. Dzisiaj dorosła nam Marysia, że w sensie na wiek dziecka. I wyjechaliśmy na wakacje. Teraz jeszcze jeden dzień tak sobie pogram poza nagraniem. I w przyszłym odcinku, czyli za tydzień, będziemy już chyba wracać do domu. Tak więc na dzisiaj to by było tyle. Trzymajcie się i cześć!